Cześć Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Nasi goście to dziś pani Monika Mostowska z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Witamy w studiu, szczęść Boże. Dzień dobry, witam. Jest z nami także pani Honorata Szczęsna, wolontariuszka z tej fundacji. Witamy w studiu, szczęść Boże. Cześć Boże, witam. Wakacje to czas wypoczynku, ale także dla wielu to także wakacyjny wolontariat misyjny. W tym roku z Fundacji Salvati.pl kilkadziesiąt osób jedzie na wolontariat, między innymi właśnie pani Honorata. Coś więcej możemy się dowiedzieć. Ile to jest osób, w jakiej części świata? Kilkadziesiąt, czyli 20, a dokładnie 22 osoby wyjeżdżają na wolontariat. Ale rzeczywiście, jak liczymy od kilku lat, odkąd reaktywowany został Palotyński Wolontariat Misyjny, to już tych osób jest rzeczywiście kilkadziesiąt. Co roku coraz więcej osób się zgłasza, więc odczytujemy, że jest to znak czasu, za którym należy podążać. Na czym polega taki wolontariat? Jakie to są zadania? To jest wspieranie misjonarzy przede wszystkim. To jest towarzyszenie im i pomoc w ich codziennej pracy, w ich dziełach społecznych, czyli pomoc w ośrodkach dożywiania dla dzieci, w sierocińcach, w przedszkolach, w szkołach, w ośrodkach zdrowia, w szpitalach, w szpitalu położniczym. W tym roku po raz pierwszy mamy położną, która za chwilę odbiera dyplom i jedzie do Rwandy aż na 8 miesięcy, żeby tam towarzyszyć, też uczyć się, bo to będą też jej pierwsze kroki w zawodzie, no, ale z całym tym zasobem wiedzy teoretycznej, którą dopiero co zdobyła w kraju europejskim, jakim jest Polska, a jest to wiedza no, znacznie wyższa niż w krajach afrykańskich, będzie mogła tam swoją pomocą służyć, swoją gotowością do pracy. Także to są takie zadania, które czekają naszych wolontariuszy. Bycie z tymi ludźmi, pokazywanie im, że nie są oni zostawieni sami sobie gdzieś tam na krańcach świata, że w Europie są ludzie, których interesuje los właśnie tych najuboższych, najbardziej potrzebujących. I to jest chyba najbardziej wzruszające. Rwanda w zeszłym roku, pani Honorata, tak? A w tym roku? W tym roku Indie. To należy podkreślić, że to nie jest tak do końca, że wolontariusz może wybrać to miejsce, także w obydwu przypadkach nie był to mój wybór, ale z każdym dniem coraz bardziej się przekonuję, że może to jest właśnie ten kierunek. A w Indiach dokładnie gdzie? Jakie zadania? Indie, środkowo-południowe Indie, sierociniec. Tyle co wiem, to że czeka tam 30 dzieci, jedziemy w trójkę i są one dla nas głównym celem naszego wyjazdu, także staramy się, żeby uzbroić się w możliwe różne narzędzia, jak i też przygotować siebie mentalnie i chcemy im pomagać w takim codziennym ich życiu w szkole. Są to dzieci, które mieszkają w sierocińcu, także na pewno też ten czas po szkole będzie dla nas przeznaczony, wtedy będziemy mogli z nimi spędzić, pomóc im w czymkolwiek będą potrzebować i przede wszystkim dać im miłość. Sierociniec jest pod opieką parafii, tak? Tak. Sierociniec został założony przez księdza Palotyna, miejscowego księdza. Także jest to dla mnie też bardzo ważne, że jest ten aspekt niesienia tego świadectwa, że my gdzieś skądś z daleka, z Polski, przyjeżdżamy do tych dzieci i mamy wspólny punkt widzenia. Tak. Widzenia. No właśnie, to jest świadectwo wiary. W Rwandzie jak to było odbierane? Rwanda jest niesamowitym miejscem. Mogę powiedzieć, że byłam naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona i afrykańskie świadectwo wiary, jeśli ta wiara jest wiarą chrześcijańską, no to mamy się czego wstydzić, bo tam dzieją się rzeczywiście codziennie gdzieś na ulicy znaki Jesus is amazing, Jesus is my master, oni to piszą na samochodach. Także jest tak, ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona
Też jest tam już dobrze, no nie wiem jak to powiedzieć, czy tolerowana. No, jest to miejsce w Afryce, no, które nie musi się zmagać z nietolerancją czy problemami na tle jakiegoś prześladowania. Także etnicznego głównie, to plemiennego, tak? Tak. Tak, no w Rwandzie, w ogóle w krajach afrykańskich, tam gdzie jest chrześcijaństwo, to jest ono bardzo emocjonalne, jest żywe. Może nie jest zbyt głębokie, misjonarze narzekają, no ale objawienia Matki Bożej w Kibeho, które miały miejsce, gdzie Matka Boża przedstawiła się jako Matka Słowa, czyli ta, która przypomina Afrykańczykom, że to Słowo jest również ważne. Medytacja Słowa Bożego, rozważanie Słowa Bożego. Ta wiara się pogłębia, zresztą też w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kabuga ksiądz Stanisław Filipek Pallotyn również lansuje katolicką naukę społeczną, organizuje cykliczne spotkania dotyczące rozważania encyklik papieskich, więc no, dzieje się to pogłębianie wiary, a nas Europejczyków, których wiara troszkę jest jak, może czasami jak ścięte pnie drzew, trochę martwa, rzeczywiście może ożywiać ten afrykański duch. Mhm. Kim są wolontariusze? Jacy to są ludzie? Z jakim przygotowaniem? Jak się przygotowują do wyjazdów misyjnych? Bo pani Honorata jest, na co dzień zajmuje się? Ja na co dzień mam pracę biurową. Jest to środowisko architektoniczne, artystyczne. Także to niedaleko, daleko od wolontariatu. Natomiast ze względu na jakieś tam moje hobby, codzienne uprawę warzyw. Miałam też możliwość w Afryce z dzieciakami tworzenia takiego ogrodu, także wydaje mi się, że każdy ma coś w sobie i może ofiarować innym. Nie musi być to koniecznie związane z zawodem, który wykonuje. Ja nie jestem typową wolontariuszką, nie gram, nie śpiewam, nie tańczę. Ale to, co przeżyłam tam z dziećmi, tworząc ten ogród, ich zapał, wspólny język, dało mi wiele, wiele naprawdę do myślenia i też no, nie chciałam na tym poprzestać. Już w Afryce czułam, że mogłabym gdzieś dalej i na dłużej. No, nie miałam na myśli Indii, no ale... Ale tak się stało. No właśnie, tutaj możemy przejść do odpowiedzi głębszej na to pytanie, czym się zajmują wolontariusze. My często słuchamy, jakie są pasje wolontariuszy, jakie są ich, co im w duszy gra, czym się chcą podzielić z innymi. Nie tylko to, co potrafią, co wykonują zawodowo, ale właśnie tak jak w przypadku Honoraty. Zresztą, kiedy Honorata wyjeżdżała, wyjeżdżaliśmy całą grupą do Rwandy, była pora sucha. I nawet misjonarze mówili, ale słuchajcie, to jest pora sucha, tam nic nie urośnie. Naszym celem i celem Honoraty było to, żeby tym dzieciom w Afryce pokazać, że jeśli nad czymś pracujemy systematycznie, jeśli siejemy nasionka, o to dbamy, regularnie podlewamy, to nawet w porze suchej te warzywa czy kwiaty nam wyrosną i się udało. Teraz one są pewnie już tam w znikomej formie, ale... Doświadczenie zostało. Ale doświadczenie zostało, tak, tak. I to chcieliśmy pokazać. Wolontariusze z roku na rok, jak tak obserwujemy te osoby, które się do nas zgłaszają, to są ludzie świadomi. To nie są ludzie zagubieni na ogół, którzy nie wiedzą, co ze swoim życiem zrobić, ale ludzie wykształceni, którzy albo kończą właśnie studia i chcą jeszcze przez ten czas, zanim wejdą w te tryby takiej regularnej pracy zawodowej, chcą coś komuś dać z siebie, chcą doświadczyć czegoś nowego. Znają języki obce, chociaż znajomość języka obcego no, też okazuje się, że nie jest aż tak ważna, bo jedna z naszych wolontariuszek nie znała języków obcych, a funkcjonowała w Rwandzie 8 miesięcy, pomagała siostrom pallotynkom. Okazało się, że masaż w Rwandzie to jest coś naprawdę potrzebnego i miała pełne ręce roboty. Znakomicie nawiązywała kontakt z miejscowymi, nauczyła się miejscowego języka, także się potrafiła komunikować i była z tymi ludźmi, była z tymi dziećmi, śpiewała z nimi, piekła ciasta. No i to było cudowne, wspaniałe doświadczenie. Jak wolontariusze się przygotowują do takich wyjazdów? Czy są jakieś, nie wiem, szkolenia,
specjalne przygotowania. Nasz palotyński wolontariat misyjny polega na tym, że to przygotowanie składa się z takich comiesięcznych zjazdów weekendowych, na których... W ciągu roku, na których poznajemy w ogóle ideę wolontariatu, próbujemy dociec do motywacji, ale to nie jest tak, że wszyscy muszą mówić, z jaką motywacją tu przyszli. Każdy sobie wewnętrznie odpowiada na swoje motywacje, one czasami są różne, a to nie zawsze jest tak, tą główną motywacją jest to, że chce działać na rzecz innych i pomagać, być filantropem. Czasami jest to chęć przeżycia przygody, czy poznawania świata, doświadczenia czegoś innego. Te wszystkie motywacje są dla nas dobre, bo one się tak naprawdę łączą, bo każdy z nas i chce zrobić coś dobrego, i chce przeżyć przygodę, i jest otwarty na poznawanie nowego. Co jest dla nas istotne? Właśnie to, żeby ci ludzie, którzy wyjeżdżają tam do tych krajów, czy afrykańskich, czy do Indii, czy do Ameryki Południowej, żeby miały doświadczenie pracy misyjnej, doświadczenie tej innej kultury, doświadczenie biedy, ubóstwa, problemów, z jakimi zmagają się ludzie na krańcach świata, żeby potem tutaj po powrocie, i ten etap jest dla nas bardzo ważny, żeby potrafili z tego skorzystać, żeby byli takimi ambasadorami misjonarzy tutaj w Polsce, żeby jak, jeśli mówią o problemach tamtych ludzi, rzeczywiście wiedzieli, o czym mówią, żeby przeżywali razem z nimi, żeby tak naprawdę wiedzieli, o co chodzi na misjach. I to pomaga nam tutaj w Polsce mówić ludziom o misjach, o potrzebach ludzi, bo wiadomo, że świat staje się coraz mniejszy, że to, co się dzieje w Europie, wpływa na to, co się dzieje w najodleglejszych zakątkach świata. To wszystko jest powiązane. To, ile my kupujemy telefonów komórkowych, wpływa na losy dzieci gdzieś tam w Kongo czy w innych krajach afrykańskich. Więc ta świadomość jest niesłychanie ważna i to doświadczenie bycia na misjach, też takie doświadczenie życia w ubóstwie, któremu mimo wszystko towarzyszy radość. Takie przeżycie ożywia tutaj i nasze europejskie konsumpcyjne nastawienie, przewartościowuje pewne rzeczy, działa w jakiś sposób też wychowawczo i ożywia Kościół. Bo jeśli mamy coś z siebie dać, dzielimy się czymś z innymi, widzimy ten dynamizm krajów afrykańskich na przykład, wracamy z tym dynamizmem, to nakręca do działania, do podejmowania kolejnych kroków, do tego, że chrześcijaństwo ma sens. Tak, bo to jest świadectwo tak naprawdę tam, że... świadectwo chrześcijańskie tam, ale także po powrocie tutaj z tym doświadczeniem właśnie pewnej pokory. Tak, to jest ogromne takie sprzężenie zwrotne i myślę, że właśnie wolontariat misyjny, taką jedną z ważnych cech wolontariatu misyjnego jest ożywianie Kościoła w Europie. No jak długo taki wyjazd wolontariatu? To różnie. Zwykle zaczynamy w wakacje. Te pierwsze wyjazdy są w miesiącach wakacyjnych, lipiec, sierpień. Miesiąc to jest minimum, żeby trochę wejść w miejscową kulturę, poznać zwyczaje, zorientować się, gdzie się jest i jeszcze coś dobrego zrobić. Ale wolontariusze wyjeżdżają też na 2 miesiące, na 3 miesiące, na 8 miesięcy, czasami na rok. A na dłużej? Na rok, tak? Tak. A na stałe? Na rok też jest możliwość. A na stałe? No, czasem bywa tak, że wracają, pobędą w Polsce i za jakiś czas chcą znów wrócić, bo jednak Afryka przyciąga. W Ameryce Południowej ja nie byłam, ale sądzę, że też. Myślę, że także Indie będą ciągnęły honoratę, bo jest to takie inne doświadczenie życia. No bardzo trudne, bo Indie to jest trudny teren. Trochę trudne, ale ja tak sobie myślę, że my w Europie żyjemy jakby w takiej złotej klatce i doświadczamy w tej chwili już życia takiego jakby przez szybę, że ani warunki pogodowe nas nie dotyczą, czy deszcz, czy susza, to tak naprawdę my zawsze mamy co jeść. Na tamtych ludzi to wszystko wpływa, na ich codzienność, na ich być albo nie być. Oni to życie czują inaczej, smak tego życia. A w związku z tym też bardziej odczuwają radość, bardziej odczuwają smutek. To życie jest intensywniejsze. Tak. Jak to jest, że wakacje, czas odpoczynku, a tu się okazuje, że ktoś decyduje się jednak na wyjazd i to jest tak naprawdę praca. To jest pewien wysiłek i to taki dosyć solidny. Honoratka zamiast urlopu. Właśnie, zamiast urlopu.
Tak, znaczy ja mam doświadczenie również w klasycznym urlopowaniu i muszę przyznać, że ta Afryka w zeszłym roku to jest bez porównania i polecam wszystkim, którzy właśnie te plaże myślą, że to jest coś, co pozwoli mi naprawdę odpocząć. Tak, jest trudno, chociażby jest taki szybki rytm i to, co w Afryce jakby no, nie sprawdziło się, to myślałam, że tam jest możliwość, żeby trochę ten czas spowolnić. Tam też się dużo działo i poranne wstawanie, praca z dziećmi, wszystko to no, powodowało, że ten jeden miesiąc to była chwila, ale dały takie poczucie, że ja byłam gdzieś naprawdę i naprawdę wydarzyło się tak dużo, że to zmęczenie fizyczne nie odczuwałam zupełnie. Bardziej było duchowe? Takie emocjonalne. Przeżycia duchowe? Tak, przeżycia duchowe. Uczestniczyłyśmy codziennie na takiej mszy świętej wraz z miejscową ludnością w kaplicy, gdzie przychodzili sami mieszkańcy. To była otwarta msza święta, dzieci ze szkoły i to był taki moment dnia o zmroku, kiedy czuło się, no wtedy się najbardziej odczuwa, tak, jestem w Afryce, jestem z nimi, to jest ten moment, nie gdzieś tam w pędzie, w szkole, w hałasie, tylko w momencie tego skupienia, w momencie, w którym tylko sobie podajemy dłonie, modlimy się w innym języku, my nic nie rozumiemy, oni robią gesty czy emocje w czasie mszy świętej oddają w zupełnie inny sposób, ale wtedy był to dla nas najbardziej moment całego dnia, który dawał nam największą satysfakcję i tak jak mówię, poczucie bliskości z tymi ludźmi i radość w ich oczach. Często padają pytania o Polskę? Czy jest taka rozmowa? Chyba rzadko. Dzieci zadają pytania, gdzie jest Polska, gdzie jest Europa w ogóle. Mhm. To jest taka elementarna wiedza, którą my im przekazujemy. Mieliśmy wolontariuszkę jakiś czas temu, profesor geografii Renatę z Uniwersytetu Śląskiego, która właśnie tam prowadziła takie wakacyjne zajęcia na wsi afrykańskiej pod wulkanami. Zajęcia z geografii, więc przywiozła takie dmuchane globusy, na których dzieci się uczyły, malowały mapy. No i to było niesłychanie dla nich ważne i ciekawe, bo tak naprawdę no tam one znają swoją wioskę, gdzie rosną banany, drogę do szkoły, drogę do pompy po wodę, bo to obowiązkiem dzieci jest przynoszenie wody, więc tak to wygląda. A jak misjonarze, jak księża misjonarze odnoszą się do tej pracy? Jak oceniają, co mówią, czy dziękują? Pracę wolontariuszy. Tak, pracę wolontariuszy. No tak pobłażliwie na nas patrzą, bo rzeczywiście to może wyglądać trochę dziwnie, że ciągle te tabuny młodych ludzi i w ogóle chcą coś robić i w ogóle jakieś jest zamieszanie, ale też są w jakiś tam sposób, no starają się nas tak trochę sprowadzać na ziemię i ich doświadczenie, ich opowieści, ich słowo i też taki no gdzieś tam danie nam tego błogosławieństwa, tak, no to próbujcie, doświadczajcie, jest bezcenne, bez tego poczucia, że oni są tutaj od 20 lat, to dopiero będąc tam przez miesiąc można zrozumieć, co to znaczy. Co to znaczy to jest wysiłek. Jaki to jest wysiłek, jakie to jest ryzyko, jakie to jest poświęcenie. I jak naprawdę oni tam dużo robią i są niesamowitym świadectwem i ambasadorami Polski. Akurat w Rwandzie, Palotyni, no, nie tylko Palotyni, jest tam dużo polskich zgromadzeń. To jest kawałek Polski, ja miałam takie wrażenie tam. No. Tak. Często to jest także ryzyko, niebezpieczeństwo. Zdarza się to często? Nie, raczej no, tam, gdzie Palotyńska Fundacja Misyjna wysyła swoich wolontariuszy, jest na tyle bezpiecznie, że można tam jechać. Do tych krajów najniebezpieczniejszych nie wysyłamy, no bo wiadomo, że
jest to bardziej ryzykowne, no ale zobaczymy, jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście jako fundacja też jesteśmy otwarci na różne wyzwania i te znaki czasu staramy się odczytywać, więc jeśli będą osoby, które będą chciały tam jechać, to być może tak. No ale tu, jak werbista, ojciec Damian Cichy, wieloletni misjonarz, podkreśla, trzeba być roztropnym jako wolontariusz, jako człowiek w ogóle, ale jako wolontariusz szczególnie, żeby nie wystawiać się na śmierć, bo jesteśmy potrzebni tu i teraz i ta rozwaga, myślenie, nienarażanie się jest bardzo potrzebne. No i tak, i myślę, że każdy może zostać takim wolontariuszem misyjnym. Jak złapać kontakt? Gdzie więcej informacji? Pewnie na stronie. Kolejny kurs na stronie internetowej Fundacji Salvatti. Oczywiście w październiku rusza kolejny kurs wolontariuszy. Zapraszamy, tutaj granica wieku nie ma znaczenia. Mieliśmy wolontariusza prawie 70-letniego, który mimo poza tym, że pracował, był taką złotą rączką, bardzo pomógł misjonarzom. To jeszcze służył radą i swoim doświadczeniem i oni bardzo chętnie z nim rozmawiali o jego przeżyciach i o jego życiu, więc wiem, że bardzo się ze sobą zżyli. No i każdy może zostać misjonarzem, wspierając nasz wolontariat misyjny, bo to każdy wyjazd kosztuje. Wiadomo, że bilet, wiza, pobyt tam, no w niektórych miejscach płacimy za pobyt, ale też się nie wzbraniamy od tego, dlatego że to jest taka nasza pomoc tam. W tych krajach ubogich wciąż trzeba pokazywać, że ich praca, że oni pracą mogą zarobić na własne utrzymanie, że nie muszą tylko wyciągać ręki. Zapraszamy po wakacjach na relację tego, co udało się zrobić i przeżyć. Dziękuję za udział w programie. Dziękujemy bardzo. Pani Monika Mostowska, Polotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Dziękujemy bardzo. I pani Honorata Szczęsna, wolontariuszka. Dziękujemy za udział w programie. Dziękujemy. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.